Gratuluję zespołowi z tych zwycięstwa. Są chłopcy na fali, zagrali mecz, wygrali go. Ja mogę tylko powiedzieć, że no jestem zadowolony z gry chłopaków mojej drużyny w drugiej połowie. Pierwszą to nie wiem, co trzeba, jakiś prąd podłączyć czy coś, bo gra, wychodzimy, chcemy ustawiać grę, grać statycznie i potem nagle nie wiadomo z czego nam wynik ucieka. Natomiast w drugiej połowie, jak ta gra ruszyła, zaczęliśmy atakować, zaczęliśmy wywierać jakąkolwiek presję, zabraliśmy coś zespołowi gospodarzy, to w tym momencie no, ta gra się sama toczyła i to było widać, że ci chłopcy grają do kosza, szukają okazji pierwszej do zdobycia punktów, do minięcia i z tego odrobiliśmy praktycznie no, chwila i mogłaby być bardzo, bardzo dramatyczna końcówka. No, niestety nie udało się i nie wiem, no, z Pelplinem zagraliśmy jedną fajną kwartę, teraz zagraliśmy dwie, może w końcu zagramy trzy, cztery kwarty, które będziemy mogli wspominać jako bardzo dobre i wygrane przede wszystkim, co w końcu nam przyniesie dwa punkty, bo mimo tego, że no walczyliśmy, staraliśmy się, próbowaliśmy, no zwycięstwo zostaje tutaj, więc no musimy wyciągać z tego wnioski i po prostu, tak jak mówię, grać agresywnie, grać z pasją, grać z determinacją, nie kalkulować już, że mamy chłopców 2-5, 2-6, 2-4 rocznik, tylko po prostu oni są już zawodnikami w lidze seniorów i muszą się po prostu bić, grać agresywnie i nie odpuszczać żadnej sytuacji. Ja myślę, że dzisiaj przy naszej jakiejś inicjatywie wiele rzutów takich zespołowi gospodarzy wpadło, które nie pozwoliły nam wcześniej doprowadzić do jakiegoś wyrównanego spotkania. Graliśmy punkt na punkt, punkt za punkt, szczególnie w tej trzeciej kwarcie i myślę, że gdyby ta równowaga nastąpiła wcześniej, no to być może na fali byśmy ten mecz, ale to jest tylko gdybanie. No cóż, musimy się pozbierać i za chwilę gramy następny mecz. No tak, no, podpisuję się pod tym, co trener powiedział, no plus no, sam cztery wolne przestrzeliłem, przegraliśmy mecz trzema punktami, więc też tak jak pan powiedział, w pierwszej połowie nie wiem, czy jakąś trójkę trafiliśmy, więc no, ta skuteczność znowu kulała, ona wynika z różnych rzeczy. No i co mogę dodać, no za dużo błędów zrobiliśmy też takich indywidualnych w obronie, czterech broni, jeden nie wie o co chodzi i tak każdy po kolei od siebie jedną akcję dołoży, jak tak 10 dołoży po jednej, no to później jest 20 łatwych punktów dla przeciwnika i dlatego przegrany jest mecz. Dobry wieczór, cieszymy się ze zwycięstwa, pierwsza połowa bardzo fajna, trzymaliśmy się założeń, dzieliliśmy się piłką, intensywna obrona, fajnie to wyglądało. Ale gdzieś tam od połowy trzeciej kwarty koncentracja spadła, jakieś proste straty w ataku, nietrafione rzuty i drużyna z WKK się napędzała kontratakiem, trafili też dosyć ciężkie rzuty. No i ta przewaga nasza topniała, niestety nie potrafiliśmy tego zatrzymać w odpowiednim momencie, żeby ta przewaga cały czas rosła albo utrzymała się powiedzmy na poziomie, która była po pierwszej połowie. No i w końcówce no zacięta końcówka tak naprawdę, nie powinniśmy do tego doprowadzić, całe szczęście zachowaliśmy zimną krew i dowieźliśmy ten mecz do końca, ale na pewno musimy przeanalizować to, co się wydarzyło w końcówce, bo z inną drużyną może byśmy nie trafili tych otwartych rzutów i ten mecz mógł się skończyć całkowicie inaczej i byśmy byli w całkowicie innych humorach, ale wygraliśmy mecz, cieszymy się, wyciągamy wnioski, gramy dalej i dziękuję kibicom, którzy dzisiaj przyszli, bo jak na środę wieczór to całkiem sporo ich było. Dobry wieczór. Odpowiadając na pytanie, no stuprocentowa radość jest z tego, że wygraliśmy spotkanie, na pewno, bo to jest nasze czwarte zwycięstwo z rzędu i to nam się jeszcze nie przytrafiło i tutaj gratuluję moim zawodnikom za to, że dociągnęliśmy ten mecz do końca, ale trzeba też pogratulować drużynie przeciwnej walki do końca, bo tak naprawdę ten mecz był, stał pod dużym znakiem zapytania jeszcze półtorej minuty przed końcem spotkania i ostatnio pytaliście, że jesteśmy mistrzami horrorów, no to zafundowaliśmy kibicom kolejny horror, którego oczywiście nie chcielibyśmy powtarzać. Cały czas nad tym pracujemy. Myślę, że wynika to przede wszystkim z koncentracji. W pierwszej połowie straciliśmy 35 punktów, a w drugiej 58.
I mecz tak naprawdę był na zamknięcie w trzeciej kwarcie, ale w trzeciej kwarcie WKK rozstrzelało się, trafili 6 na 8 za 3 punkty i straciliśmy 27 punktów w kwarcie. To jest zdecydowanie za dużo jak na nas. Trzeba uczyć się tej mądrości. Myślę, że ci młodzi gracze muszą uczyć się, wyciągać wnioski z takich meczy, bo w momencie jak prowadzisz 14, chociaż tu największe prowadzenie, patrz, 22 punkty, to nie jest koniec meczu. Koszykówka jest takim zespołem, gdzie gra się falami, gdzie są zrywy, gdzie są rany i tutaj WKK, zespół bardzo ofensywny, pokazał, że potrafi wrócić do meczu, no ale całe szczęście zachowaliśmy zimną krew i ten bardzo ważny rzut Karola tutaj w końcówce, myślę, dał nam bezpieczne zwycięstwo. Jeszcze raz gratuluję swojemu zespołowi, tak jak Karol powiedział, dziękuję kibicom, że do końca nas wspierali. No i cóż, walczymy dalej, bo już za kilka dni kolejne spotkanie.